Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. To ja! Poczytamy, jak Kajtuś uczył się jeździć na łyżwach. Był wtedy zimowy dzień, taki jak u nas. Kajtuś często przyglądał się, jak chłopcy grają w hokeja i zapragnął nauczyć się jeździć na łyżwach. A więc tatuś wylał dla niego lodowisko za domem i kupił mu pierwszą parę łyżek. Kajtuś uczy się jeździć na łyżwach. Kiedyś ja też będę grać w hokeja. Na pewno. Tylko naucz się jeździć na łyżwach. Będę jeździł najlepiej na świecie. Zobacz, mamo, przewrócił się. A więc mamy w domu mistrza świata. To świetnie. Zobaczysz, niedługo będziesz śmigało tak. Uważaj, przede wszystkim musisz się nauczyć stać na lodzie. Okazało się, że to wszystko nie jest takie proste, jak się wydaje. Och, Kajtusiu. Trzymaj się tego, będzie ci łatwiej. Świetnie. Uważaj, na lodzie. Już nie będę się uczył, to takie trudne. Wiem, że to niełatwe, ale jestem dumny, że się starasz. Spróbuj jeszcze raz. Kajtuś był zmęczony tym, że ciągle się przewracał, ale chciał jeszcze trochę pojeździć z tatusiem. Chcę jeszcze raz spróbować. Dzielny chłopczyk. Wspaniale sobie radzisz. Ojej. Patrz, tato, sam jadę. Patrzcie na mnie. Ojej. Nic ci nie jest, synku? Kajtuś, ty jeździsz. Ty naprawdę jeździsz. Umiem! Kto pije gorącą czekoladę? Po wielu upadkach Kajtuś nareszcie nauczył się utrzymywać równowagę. Chociaż nie do końca. Ojej! Mamo, tato! Tak, skarbie? Na następnej lekcji nauczę cię skręcać. A potem kupimy ci kije do hokeja. Kije do hokeja? Ojej! Witaj, mój drogi. Dzisiaj oprócz nas chyba nikogo nie interesuje czytanie. A kogo? A więc jednak nie będziemy sami. Dzisiejsze opowiadanie ma tytuł Kajtuś jest chory. Kajtuś źle się czuł od samego rana. Miał rozpalone czoło. Wydaje mi się, że masz gorączkę. Przyniosę ci jakieś lekarstwo. Musisz odpoczywać. Po pewnym czasie Kajtuś zaczął się nudzić w łóżku. Kajtek, wracaj do łóżka. Ja nie chcę
będę leżeć w łóżku. Weź to, lepiej się poczujesz. Następnego dnia stało się coś dziwnego. Mamo! Proszę, lepiej się czujesz? Patrz! To chyba wietrzna ospa. Wietrzna ospa? A to oznacza, że nie powinieneś wstawać z łóżka. I nie wolno ci tego drapać. Dlaczego? Bo krosty nie będą chciały się goić. Proszę cię, tylko nie drap. Kąpiel gotowa. Ta choroba szybko mija. Kajtusiowi trudno było powstrzymać się od drapania krostek. Znowu cię swędzą? Tak, trochę. Co to jest? Zaraz zobaczysz. O, pokaż mi na chwilkę swojego dinozaura. Teraz wygląda jak ja. Ja chcę to zrobić. Kiedy mama i Kajtuś skończyli oklejać dinozaura kropkami, on też wyglądał, jakby miał wietrzną ospę. Kajtuś nie lubił siedzieć w domu. Wolałby wyjść na dwór i bawić się z różą. Jeszcze nie, skarbie. Wchodzisz do wanny? Dobrze. Czy dinozaur może się kąpać ze mną? Może patrzeć, ale nie powinien wchodzić do wody. Kajtuś myślał, że krosty nigdy nie znikną. Lecz pewnego ranka zauważył, że prawie ich nie ma. Witaj, synku. O, dinozaurowi zniknęło sporo kropek. Tak jak mnie. Naprawdę? Pokaż mi. Pa, pa! Kajtuś poszedł powiedzieć Ruzi, że już może bawić się z nią w ogródku. Cześć, Ruziu! Patrz, kropki mi zniknęły! O! Mamo! Co się stało? Teraz Ruzia ma ospę wietrzną. O, masz rację. Weźmiesz dużo lekarstw i znikną ci wszystkie kropki, jak dinozaurowi. Pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtusiu, gdzie jesteś? Dziwne, że nie ma Kajtusia, kiedy mam czekoladowy budyń. Tak jest. Kajtuś uwielbia czekoladowy budyń. Poczekaj na mnie. Ale tu bałagan. Co ci mówiłam, Kajtusiu? Nie powinienem zostawiać zabawek na schodach. Kajtuś wiedział, że nie powinien zostawiać zabawek na schodach. Odnieś je do swojego pokoju. Czekoladowy budyń. Kajtusiu, chodź tu proszę. To chyba coś ważnego. Powinieneś sprawdzić, co chce tata. Kajtusiu, co ci mówiłem na temat zostawiania zabawek na podjeździe? Że tak nie wolno robić. Właśnie. Więc odłóż je na miejsce, proszę. A co z moim czekoladowym budyniem? Budyń może poczekać. Chodź, pomogę ci. I choć tata mu pomagał, Kajtuś nie był zadowolony. Kajtusiu, chcę z tobą porozmawiać. Kajtusiu, najpierw posprzątasz zabawki, a potem możesz zjeść czekoladowy budyń. Tak, tato.
Zebraliśmy już wszystkie zabawki? Na pewno, spójrz. Więc pora na czekoladowy budyń. Hurra! Czekoladowy budyń! O, chyba powinieneś to zobaczyć. Kajtusiu, masz dużo zabawek i zajmują tyle miejsca. Wiem. A starymi zabawkami już się nie bawisz. Co z nimi zrobimy? Może kilka z nich oddasz Ruzi? Jedną mogę jej dać, ale potem dam jej więcej. Przydałoby ci się pudło do chowania zabawek. Pomożesz mi je zrobić? No tak. Jak tylko zjem czekoladowy budyń. No, skończyliśmy. Dzięki, tato. Sprawdźmy, czy pokrywa pasuje. Dzieci, pora na bajkę. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś boi się ciemności. Kajtuś boi się ciemności. Dobranoc, Kajtusiu, słodkich snów. Dobranoc, karaluchy pod poduchy. Dobrze. Dobranoc, karaluchy pod poduchy. Karaluchy? Mamo! Co się stało? Karaluchy! Proszę, już nie ma. To były cienie. A co z drapiącym potworem? Nie słyszę żadnego potwora. Tutaj jest na pewno drapiący potwór. Wydaje drapiące dźwięki. Wydawało ci się, że coś słyszałeś. A wiesz, dlaczego nie warto bać się potworów? Bo nie są prawdziwe. Są na niby. Dobranoc, synku. Nie boję się potworów, nie boję się potworów. Ja? Kajtusiu, to tylko twój pluszowy wąż. Tak, ale tam był latający potwór i drapiący potwór są tutaj. Wydawało ci się, że coś słyszałeś, Kajtusiu. Tu nic nie ma. Drapiący potwór robił tak ha, 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 ho. Posłuchaj pozytywki. Jej radosny dźwięk ukoi cię do snu. Dobranoc. Gałęzie drzewa ruszane wiatrem drapały w okno i to właśnie słyszałeś. Widzisz? Czasami zwykłe rzeczy wydają się straszne. Drapiącym potworem było drzewo? A! Drapiący potwór! O, to nie był potwór, to tylko Gilbert. Ten kot? Teraz na pewno już uśniesz. Z małą pomocą misia. Mam nadzieję, że już nie będzie strasznych dźwięków. Już miś dopilnuje, żeby nie było żadnych przerażających dźwięków. Dobranoc, Kajtusiu. Poskładałam już pranie. I teraz, dzieci, mogę wam poczytać ulubioną książeczkę. Co dzisiaj porabiał nasz Kajtuś? Kolejna historyjka ma tytuł Kajtuś się ubiera.
mama Kajtusia postanowiła zrobić wielkie pranie. I Kajtuś też był bardzo zajęty. Pomagał jak umiał. O, gdzie są drzwi? Och, nie mogę się z tobą bawić, Gilbercie. Mamo, zobacz, co przyniosłem. Dziękuję ci, synku. Jaki z ciebie duży chłopiec. Kajtuś był bardzo dumny, że pomagał. Sprawiało mu to przyjemność. Ej, mamo, patrz na mnie. Synku, może teraz idź do siebie, żeby się ubrać. Kajtuś pomyślał, że skoro jest dość duży, żeby pomagać przy praniu, będzie też umiał sam się ubrać. Był tylko jeden kłopot. Wszystkie swoje ubrania zaniósł na dół i nie miał co włożyć. Och, nie! Kajtusiu, cicho, obudzisz Ruzię. Dlaczego chodzisz w samych majtkach? Nie mam żadnych ubrań. O! Och! To niemożliwe. Masz mnóstwo ubrań. O raju, masz rację. Już wiem. Pobawimy się w coś. W przebieranki. Nie mogę jeszcze nosić ubrań dla dorosłych. Dlaczego? Jestem za mały. Zaraz to sprawdzimy. Proszę bardzo. Pasują w sam raz. Pan będzie uprzejmy, ser, przymierzy ci jeszcze i to. Ale łaskocze. Dasz mi jeszcze do tego czapkę? Pokaż lustro, pokaż lustro. Poczekaj, jeszcze coś by się przydało. Dżentelmen w każdym calu. Wiesz, podobają mi się te wąsy. I kto powiedział, że jesteś za mały na dorosłe ubranie? Hurra! Kajtusiu, jak ty się przebrałeś? Cóż to za przystojniak? Koniecznie muszę wam zrobić zdjęcie. Dzieci, pora na bajkę. Dokąd dzisiaj poszedł Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś w przedszkolu. Kajtuś w przedszkolu. To był pierwszy dzień i Kajtuś był trochę zdenerwowany. Nie chcę iść. Mamusiu, chcę zostać z tobą. Ja też, Kajtusiu, ale mama musi iść do pracy. Słyszysz? W przedszkolu jest wesoło. Naprawdę? Dzień dobry, nazywam się Ania Nowak. O, to chyba Kajtuś. Kajtuś się bał i wstydził się. Muszę już iść, kochanie. O, nie chcę, żebyś poszła, mamo. Wrócę, Kajtusiu. Nie smuć się. Mamie też było smutno, że Kajtuś został w przedszkolu. Kajtusiu, może napijesz się soczku? Chcesz, żebym przedstawiła cię innym dzieciom? Dobrze, może kiedy wypijesz soczek. Hej, to są moje klocki. Mamo! Nie ma jej tu. Klementyna, a ty? Ta, Kajtuś. Ta Leon.
nie lubi się dzielić. Chcesz się bawić? Robię wycinanki. To jest jabłko, a to banan, a to ciasteczko. Ale nie jedz ich, są na niby. Lubisz przedszkole? Ale ja wolę bawić się u babci. Idziesz tam, kiedy mama i tata pracują? Mhm, jest plastykiem. I mogę się bawić farbami, pędzlami, papierem, klejem i kolorowymi kredkami. Mamy tu takie rzeczy. Ojej! Namaluję słowika. Ja wytnę to, co jedzą słowiki. Robaki! Ładny słowik. Nauczysz mnie tak malować? Tak, jeżeli ty nauczysz nas, jak zbudować zamek. Zamek buduje się z klocków. Robaka wycina się z papieru, a słowika maluje się farbami. Popatrz, Leon, możesz z tego zrobić flagę do zamku. Kajtusiu! Ta wieża musi być bardzo wysoka. Kajtuś tak dobrze się bawił, że nie zauważył mamy i taty. Popatrzcie, buduję zamek. Poczytać wam książeczkę? Lubię siedzieć przy kominku, jest ciepło i przyjemnie. Zaczynajmy. Dzisiejsza opowieść ma tytuł Bałwan Kajtusia. Jedną mam. Ja też. Ulepimy bałwana? Bałwana. Super. Pomożesz mi? Kajtusiowi od razu spodobał się ten pomysł, chociaż nie bardzo wiedział, jak bałwan wygląda. Tak. Ty zacznij robić głowę, a ja ulepię brzuch. Dobrze. Ulepimy bałwana, ulepimy bałwana. O! Będę robił o tak. Nie udaje mi się. Nie lubię robić bałwana. Jak tam głowa? Gotowa? Ja nie umiem. Nie umiesz? Nie szkodzi. Pokażę ci, jak to się robi. Ulepimy największego bałwana na świecie. Największego bałwana na świecie? I we wszechświecie. Ta kula jest już dosyć duża. Możemy zrobić następną. Najpierw lepisz małą śnieżynkę. Widzisz? Kajtuś był zadowolony, że Sara pokazuje mu, co robić. Śnieżynka! Bardzo ładna! Ej! Przestań! Ale Kajtuś rzucał dalej. Sarze wcale się taka zabawa nie podobała. Mam dość! Jeśli nie chcesz lepić bałwana, ja sobie idę. Nie, zostań proszę. Bardzo chcę z tobą lepić bałwana. No dobrze, to proste. Skończyłem. W porządku, połączymy teraz wszystkie kule. Ta idzie na tamtą. Gotowy? Powinno się trzymać, została nam głowa. Daj swoją kulę. Już daję. Cześć, dzieciaki. Mam dla was niespodziankę w tej torebce. O, marchewka? Będzie w sam raz dla los bałwanka. Już. W torebce były też inne niespodzianki. I wkrótce bałwan miał piękny uśmiech. Jeszcze coś tu mamy. Zobaczmy, czy pasuje. Ale fajny, podoba ci się? To największy bałwan we wszechświecie. Wspaniały.
Chodźcie do domu, zjecie drugie śniadanie. Poczekaj! Co to jest? To śnieżynka! Nie, to kanapka dla bawłana. Chcecie posłuchać o Kajtusiu i jego wyjątkowym przyjacielu? Nasza opowieść ma tytuł Wyjątkowy przyjaciel Kajtusia. Kajtuś bawił się ze swoim wyjątkowym przyjacielem, Jurkiem. Jurek był kimś niezwykłym. Pobawimy się dziś w dinozaury? Poza Kajtkiem nikt nigdy nie widział Jurka. Nagle Kajtuś wpadł na świetny pomysł. Wiesz co? Chodź się pościgamy. Patrz, mamo, patrz, babciu, ścigam się ze swoim kolegą. Jestem głodna. Różyczko, powiedz Kajtusiowi, że już pora na obiad. Dobrze, babciu. Wygrałem, wygrałem! O, ojej. Kajtek próbował ukryć skorupy i wpadł na pomysł, że to Jurek rozbił doniczkę. Już idę! Jurek biegł bardzo szybko, ale ja go i tak prześcignąłem. A gdzie ten Jurek mieszka? Tak dokładnie to nie wiem, gdzie on mieszka. Kajtusiu... Chyba u nas w piwnicy, bo Jurek to mój najlepszy przyjaciel na całym świecie. Synku, zobacz, my już zjedliśmy, a ty ciągle mówisz. Nawet nie ruszyłeś obiadu. Przepraszam, mamo. Jak skończysz jeść, wyjdziesz z Jurkiem na dwór, dobrze? Dobrze, mamo. Dziękuję, Jureczku. Kajtek zaraz przyjdzie. Jurek, poczekaj na mnie. Synku, możesz przyjść na chwilę? Wiesz coś na ten temat? Jurek to zrobił, tatusiu. Jesteś pewien, że to Jurek? Tata wiedział, że Jurek na pewno nie mógł rozbić doniczki. Tak, tato, ścigaliśmy się i Jurek na to wpadł. Tak mówisz? A ty nie miałeś z tym nic wspólnego? Jak to było? Miałem, tato. Posłuchaj, synku, posprzątajmy razem ten bałagan. A następnym razem, jak będziesz się bawił z Jurkiem, obaj będziecie bardzo uważać. Kajtusiowi od razu spodobał się ten pomysł. Zgoda! To dobrze. Ty podtrzymaj mi szufelkę, a ja pozamiatam. Tego Jurka to czasem jest niezdara, prawda, tato? Trochę jak ty, co? Bardzo lubię, kiedy mnie huśtasz. A ja bardzo lubię huśtać ciebie, synku. Po takim meczu musicie być zmęczeni. Siadajcie obok mnie, a ja wam poczytam. I co my tu widzimy? Kajtuś gra w piłkę nożną. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś piłkę kopie. Kajtuś był bardzo przejęty, bo miał do niego przyjść jego kolega, Andrzej, i mieli razem pograć w piłkę. Kajtusiu, nie hałasuj tak. Co ty wyprawiasz? Kajtek, co robisz? Nic. Nic? Andrzej zaraz przyjdzie. Tak, wiem. Będziemy grać w nogę. Andrzej jest najlepszym piłkarzem. Wierzę ci, kochanie, ale nie pozwolę wam grać w domu. Przykro mi. Dobrze, mamo. Kajtuś postanowił poćwiczyć, zanim przyjdzie kolega. Ojej.
synku, zobacz, kto przyszedł. Cześć, Andrzej. Haha, dobrze, do mnie. Super! Haha, ojejku! Andrzej, naprawdę świetnie grasz w piłkę. Moja kolej! Kajtuś też chciał być takim dobrym piłkarzem. Ja... Nie lubię grać w nogę. Pamiętasz, jak uczyłeś się jazdy na łyżwach? Tak. O, sporo musiałeś poćwiczyć, zanim zacząłeś jeździć. Trzymaj! Spróbuj jeszcze raz! O! Kajtuś był zły. Chciał pokazać Andrzejowi, że jest w tym dobry. Ale nie wiadomo dlaczego, nie mógł trafić w piłkę. Nie chcę w to więcej grać! Chodź, Kajtek, zaraz się nauczysz. Nie dam rady, to za trudne! Spróbuj jeszcze raz! Kajtuś postanowił, że jeszcze raz kopnie piłkę. Dalej, Kajtek, w końcu ci się uda! No to hop! My też chcemy pograć. O! Jest punkt! Hurra! Świetnie, synu! Brawo! Świetnie! Kiedy wreszcie udało mu się kopnąć piłkę, Kajtuś czuł się jak prawdziwy piłkarz. Tuś tym razem naprawdę napytał sobie biedy. No proszę, co się stało? Poczytajmy. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś i lalka. Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy mama Kajtusia robiła sobie makijaż, szykując się do wyjścia. Kajtusiowi podobały się kolory kosmetyków. Wyglądały jak jego farby. Mamo, co robisz? Maluję się. Po co? Żeby ładnie wyglądać, kiedy wyjdę. Kajtuś uważał, że jego mama zawsze pięknie wygląda. To nie jest do zabawy. Lada chwila będzie tu Ewa. Zejdź sobie na dół i poczekaj na nią. Pa, pa, mama! Jedz, Ruziu. Może pójdziesz pobawić się chwilę u siebie, a ja przygotuję Ruzię do spania? Dobrze. Papa. Chcesz, żeby ci poczytać? Kajtuś spojrzał na kosmetyki mamy i przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Kajtek, gdzie jesteś? Co robisz? Kajtuś wiedział, że zniszczył lalkę Ruzi i bał się, że nie spodoba się to Ewie. O, tu jesteś! Powiedz mi, co robiłeś? Ewa! Ewa! Ojej, Kurusia się obudziła! Kajtek, nie widziałeś gdzieś lalki Ruzi? Nie. Na pewno? Mówi, że zostawiła ją w łazience. Zaraz, chyba ją widzę. Możesz na chwilę wstać? Kajtek, ojej!
palce. Będziesz na mnie zła i mama też się będzie gniewać. Co się dzieje? Zdaje mi się, że dzieci się nie nudziły. Mama! Zobaczmy, czy da się coś z tym zrobić. Kajtuś opowiedział mamie, jak pomalował lalkę i jak potem się bał, że wszyscy będą się na niego gniewać. Chciałem, żeby lalka wyglądała tak ładnie jak ty, mamusiu, ale jakoś mi nie wyszło. Udało nam się. Ruzia dalej lubi swoją lalkę. Przepraszam, mamusiu. Mój kochany synek. Widzicie, jaki Kajtuś ma zabawny kostium? Ciekawe, dlaczego tak się przebrał. O, wszystko jasne. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś i teatrzyk. Przepraszam, dinozaury. Pamiętacie, co dzisiaj robimy? Teatrzyk, teatrzyk! Tak jest! Teatrzyk! Kajtuś, Leon i Klementynka byli bardzo przejęci. Wystąpią w przedstawieniu. Musimy być gotowi, kiedy przyjdą wasi rodzice. A więc do roboty! Najpierw wybierzmy kostiumy. Skrzynia z kostiumami! Ja pierwszy! W skrzyni było mnóstwo niezwykłych rzeczy. Patrzcie, jestem kotem w butach. A ja mam nos, jestem klaunem. A ja będę groźną wiedźmą. Było mnóstwo strojów, a dzieci chciały wszystkie przymierzyć. Kajtusiu, ty włóż to. Wystąpisz jako słońce. Klementynko, ty będziesz kwiatkiem, a Leoś, ty będziesz deszczową chmurą. O czym będzie nasze przedstawienie? Ja jestem pięknym kwiatkiem! Zgadza się, Klementynko! A ty kim jesteś? Ja jestem słońcem! Ty sprawiasz, że kwiatkowi chce się pić i omdlewa z gorąca. Hej, dzieciaki, przestańcie mi tu psocić. Musimy poważnie poćwiczyć. Leosiu, kwiatek omdlewa od upału, a więc potrzebna jest chmura, która przyniesie deszcz. Rozumiesz? Tak. Umiecie to pokazać? Przećwiczmy to kilka razy. Nadeszła pora, żeby wystąpić przed publicznością. Klementynka czekała, aż pojawi się słońce, ale Kajtuś nie wychodził na scenę. Mam nadzieję, że niedługo wstanie słońce! No wyjdź, teraz twoja kolej. O. Mam nadzieję, że niedługo wstanie słońce! Witaj, piękny kwiatuszku. Pozwól, że cię ogrzeję. Grzejesz tak mocno, że za chwilę uschnę. Muszę się napić. Wtedy pojawił się Leoś Chmura i przyniósł kwiatkowi wodę. Dziękuję ci, miła chmurko. Kajtuś i jego przyjaciele byli bardzo dumni, że wszyscy rodzice biją im brawo. Siadajcie, dzieci. Teraz wam poczytam. Patrzcie, Kajtek je śniadanie! Ale to nie było zwykłe śniadanie. Posłuchajcie o śniadaniu niespodziance. Pewnego poranka Kajtuś wstał bardzo, bardzo wcześnie. Starał się chodzić cichutko, tak żeby nikogo nie obudzić. Mamo, śpisz? Tato, śpisz? Kajtuś czuł się wyspany i bardzo, bardzo głodny. Postanowił, że sam zje śniadanie.
Po chwili wpadł na lepszy pomysł. Zrobi śniadanie dla całej rodziny. Po! Kajtuś? Cześć, Ruziu, chodź ze mną. Och! Ja przygotuję śniadanie dla wszystkich. Kajtuś nie chciał, żeby rodzice się obudzili. Postanowił, że zrobi rodzicom niespodziankę. Ruziu, pijesz mleko? Cześć, Gilbercie, jesteś głodny? Śniadanie, kotku! Ups! Przygotowanie śniadania to ciężka praca. Trzeba było nakryć do stołu. Kajtuś chciał zrobić mamie i tacie największą niespodziankę w życiu. Wow! Co to było? Ja nic nie słyszałem. Kajtek jest chyba w kuchni. Kajtusiu! Czy wszystko w porządku? Cii, to niespodzianka. A, rozumiem, dobrze. Ciekawe, jaką niespodziankę szykuje nasz synek. Bardzo ciekawe. Kajtusiowi wydawało się, że w szafce jest mnóstwo rzeczy, ale nie widział niczego, co można byłoby podać na śniadanie. Mama lubi te płatki. Babeczki! Tata uwielbia babeczki! O! Kajtuś nie zdążył wszystkiego przygotować. Mamo, poczekaj! Jeszcze jedną rzecz chciał postawić na stole, żeby jego śniadanie było prawdziwą niespodzianką. Gotowe! Możecie wejść! O! To śniadanie, niespodzianka! O, zaskoczyłeś nas! Jak ładnie! Zobacz, moje ulubione płatki już w misce. A na moim talerzu jest babeczka i masło, żebym mógł ją posmarować tak, jak lubię. Udało się niespodziankowe śniadanie! Chcecie, żeby wam poczytać? Tak, prosimy! No to zobaczymy, co dzisiaj robił Kajtuś. Opowieść ma tytuł Kajtuś i tata. Papa! Cześć, kochani! Mam nadzieję, że nie narobicie zbyt dużo bałaganu. Papa! Mama i Ruzia wyjeżdżały na cały dzień. A Kajtuś miał spędzić dzień ze swoim tatą. To właśnie lubię. Kubek dobrej, mocnej kawy. Ja też to lubię. Pamiętasz nasz tajny plan? Kajtuś pomagał tacie zrobić niespodziankę dla mamy. Myślisz, że mamie spodoba się nasza półka na książki? Na pewno się spodoba! Kajtuś lubił te dni, kiedy zostawał w domu tylko ze swoim tatą. To powinno wyschnąć bardzo szybko, więc... O, rety! No ładnie. Co się stało? Po pierwsze, wymazałeś się farbą. To tak jak ty. Tak, masz rację. A po drugie, zapomniałem kupić niebieską farbę, którą miałem dać jako podkład. Ale już wiem, co zrobimy. Pojedziemy do sklepu. Tak będzie najlepiej. Hurra!
Proszę bardzo. Jesteś gotów? Tak. A więc jedźmy kupić jakąś ładną farbę. Który kolor spodobałby się mamie? Weźmy ten. Jak uważasz? Ten będzie najlepszy, zobaczysz. Polegam na tobie. Kajtuś i jego tata postanowili, że na obiad zjedzą bułkę z parówką. Cześć! Już jesteśmy! Kajtuś! Kajtuś! Och, w porządku, suche! A co moi chłopcy tu wyprawiają? Przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. Zobacz! O, bułka na książki! Właśnie taka była mi potrzebna. Zaraz, zaraz. Widzę, że jest na niej też nowa książka. To ja ją zrobiłem. Siadajcie, dzieci. Teraz wam poczytam. Patrzcie, Kajtek je śniadanie. Ale to nie było zwykłe śniadanie. Posłuchajcie o śniadaniu niespodziance. Pewnego poranka Kajtuś wstał bardzo, bardzo wcześnie. Starał się chodzić cichutko, tak żeby nikogo nie obudzić. Mamo, śpisz? Tato, śpisz? Kajtuś czuł się wyspany i bardzo, bardzo głodny. Postanowił, że sam zje śniadanie. Po chwili wpadł na lepszy pomysł. Zrobi śniadanie dla całej rodziny. O! Kajtuś? Cześć, Ruziu, chodź ze mną. Och! Ja przygotuję śniadanie dla wszystkich. Kajtuś nie chciał, żeby rodzice się obudzili. Postanowił, że zrobi rodzicom niespodziankę. Ruziu, pijesz mleko? Cześć, Gilbercie, jesteś głodny? Śniadanie, kotku. Ups. Przygotowanie śniadania to ciężka praca. Trzeba było nakryć do stołu. Kajtuś chciał zrobić mamie i tacie największą niespodziankę w życiu. Wow! Co to było? Ja nic nie słyszałem. Kajtek jest chyba w kuchni. Kajtusiu! Czy wszystko w porządku? Cii, to niespodzianka. A, rozumiem, dobrze. Ciekawe, jaką niespodziankę szykuje nasz synek. Bardzo ciekawe. Kajtusiowi wydawało się, że w szafce jest mnóstwo rzeczy, ale nie widział niczego, co można byłoby podać na śniadanie. Mama lubi te płatki. Babeczki! Tata uwielbia babeczki! O! Kajtuś nie zdążył wszystkiego przygotować. Mamo, poczekaj! Jeszcze jedną rzecz chciał postawić na stole, żeby jego śniadanie było prawdziwą niespodzianką. Gotowe! Możecie wejść! O! To śniadanie niespodzianka! O, zaskoczyłeś nas! Jak ładnie! Zobacz, moje ulubione płatki już w misce. A na moim talerzu jest babeczka i masło, żebym mógł ją posmarować tak, jak lubię. Udało się niespodziankowe śniadanie! Witaj, mój drogi. Dzisiaj oprócz nas chyba nikogo nie interesuje czytanie. A kogo? A więc jednak nie będziemy sami. Dzisiejsze opowiadanie ma tytuł Kajtuś jest chory.
Kajtuś źle się czuł od samego rana. Miał rozpalone czoło. Wydaje mi się, że masz gorączkę. Przyniosę ci jakieś lekarstwo. Musisz odpoczywać. Po pewnym czasie Kajtuś zaczął się nudzić w łóżku. O! Kajtek, wracaj do łóżka. Ja nie chcę leżeć w łóżku. Weź to, lepiej się poczujesz. Następnego dnia stało się coś dziwnego. Mamo! Proszę, lepiej się czujesz? Patrz! To chyba wietrzna ospa. Wietrzna ospa? A to oznacza, że nie powinieneś wstawać z łóżka. I nie wolno ci tego drapać. Dlaczego? Bo krosty nie będą chciały się goić. Proszę cię, tylko nie drap. Kąpiel gotowa. Ta choroba szybko mija. Kajtusiowi trudno było powstrzymać się od drapania krostek. Znowu cię swędzą? Tak, trochę. Co to jest? Zaraz zobaczysz. O, pokaż mi na chwilkę swojego dinozaura. Teraz wygląda jak ja. Ja chcę to zrobić. Kiedy mama i Kajtuś skończyli oklejać dinozaura kropkami, on też wyglądał, jakby miał wietrzną ospę. Kajtuś nie lubił siedzieć w domu. Wolałby wyjść na dwór i bawić się z różą. Na dworze? Jeszcze nie, skarbie. Wchodzisz do wanny? Dobrze. Czy dinozaur może się kąpać ze mną? Może patrzeć, ale nie powinien wchodzić do wody. Kajtuś myślał, że krosty nigdy nie znikną. Lecz pewnego ranka zauważył, że prawie ich nie ma. Witaj, synku. O, dinozaurowi zniknęło sporo kropek. Tak jak mnie. Naprawdę? Pokaż mi. Pa, pa! Kajtuś poszedł powiedzieć Ruzi, że już może bawić się z nią w ogródku. Cześć, Ruziu! Patrz, kropki mi zniknęły! O! Mamo! Co się stało? Teraz Ruzia ma ospę wietrzną. O, masz rację. Weźmiesz dużo lekarstw i znikną ci wszystkie kropki, jak dinozaurowi. Dzieci, co się stało? Czekamy na koleżanki i kolegów. No, to może opowiem wam bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Przyjaciele Kajtusia. Przyjaciele Kajtusia. Kajtuś użalał się nad sobą. Co się stało, Kajtusiu? Nie jesteś wesoły? Nie jestem. Nie mam się z kim bawić. Nie masz przyjaciół? Nie, nie mam. Wtedy Kajtuś naprawdę myślał, że nie miał przyjaciół i dlatego czuł się bardzo smutny i samotny. Na pewno masz przyjaciół. Zastanówmy się przez chwilkę. A ta miła Klementynka? Klementynka uwielbia cukierki. Mogę? Nie. Dobrze. Chcesz cukierka? O nie! Ułożę te żółte w rzędzie. Kajtusiu, ten cukierek leżał na podłodze. Nie możesz go zjeść. Poczekaj, mam inne cukierki. Są czyste. To koleżanka, a może masz kolegów? Oj, chyba jednak nie mam. Pomyślmy.
A ten chłopiec Leon? Leon jest śmieszny. Czego się tak śmiejecie? Z niczego, mamo! No więc, to już dwoje przyjaciół. Masz innych? Nie. Naprawdę? A Gilbert nie jest twoim przyjacielem? Kajtuś zapomniał o kotku, który był jego przyjacielem. Gilbert, mój przyjaciel. Kajtuś poczuł się lepiej. Na początku wydawało mu się, że nie miał żadnych przyjaciół. Teraz Kajtuś wiedział, że ma ich troje. A skoro ma troje przyjaciół, to może ma ich o wiele więcej. Ruzia jest moją siostrą i moją przyjaciółką też. Masz rację. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panu. Pan Hinkiel też jest moim przyjacielem. Mam ich wielu, prawda, babciu? Tak, masz. Zobacz, kto idzie. O, to mamusia i tatuś. Jesteście moimi przyjaciółmi. Jak Ruzia, Gilbert, pan Hinkiel, Klementyna i Leon. Czy wymieniłeś wszystkich? Tak. Nie zapomniałeś o kimś? O, tak. Też jesteś moją przyjaciółką, babciu. Wiecie, jaka to pora? Pora na opowieść o Kajtusiu. Siedzicie? To posłuchajcie, co on dzisiaj robił. Chyba spotkał jakieś zwierzątka. Dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś idzie do zoo. Witam! Zapraszam do zwiedzania zoo. Jestem Zoja. Pokaże nam pani te wszystkie zwierzęta? Oczywiście! Zobaczysz, jakie to ciekawe, bo wiele z nich ma teraz dzieci, czyli młode. Zaczniemy od maleńkich wilków. Małe wilki? Naprawdę? Och! Widzisz te maleństwa? Tylko noski wystawiły. Powiedz, żeby wyszły. Chcę je zobaczyć. One dopiero wczoraj się urodziły i nie odstępują swojej mamy. O, a ja tak chciałbym je zobaczyć. Wiesz, Kajtuś, że one przez całe życie zostają z rodzicami? Czy wszystkie maluszki cały czas są przy swoich mamach i tatusiach? Nie, skąd? Większość z nich opuszcza rodziców, kiedy są starsze. Zobaczymy teraz inną rodzinkę? Tak, dobrze. Kajtusiowi podobało się, że zwierzęta też mają swoje rodziny. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Spodziewam się, że są w swoim domku. Wątpię, czy uda się nam dzisiaj je zobaczyć. A poczekaj, może dopisze nam szczęście. O, ale ogromny. Jest chyba taki duży jak dinozaur. Dinoar, dinoar, dinoar. Wiesz, Kajtusiu, ten nosorożec to nie jest on, tylko ona. I też ma dzieci. Naprawdę? Małe nosorożce? Oczywiście, synku. Nawet duże zwierzęta mają dzieci. Zobacz, zobacz, dziecko nosorożec. Chociaż nie ma futerka, jest słodki jak cukierek. O, tutaj są wydry, moje wydry. Najbardziej je lubię. Tego chłopca przywieziono do nas, kiedy był dzidziusiem. Czy on też ma rodzinkę? Niestety nie. Otóż jego mama nie żyje. Jego mama nie żyje? Jak on sobie poradzi? Pomagamy mu. I wiesz, ponieważ nie ma mamy, która by go wszystkiego nauczyła, my staramy się ją zastąpić. Uczymy go, jak pływać i zdobywać jedzenie. Pierwszy raz w życiu Kajtuś widział żywą wydrę morską. Czy moglibyśmy ją zabrać z nami do domu? Ależ nie, to niemożliwe. Jest już gotowa, żeby wrócić do oceanu. Z czego się śmiesz, synku? Ten szympans wygląda jak dziadek. Rzeczywiście, jest bardzo podobny do dziadka. Ale wiesz co?
Tamten maluch jest trochę podobny do ciebie. O. Idzie się z nami przywitać. Babciu, poczytasz nam książeczkę, tę o Kajtusiu? Ciekawe, co dzisiaj robił Kajtuś. Opowieść ma tytuł Kajtuś i Gilbert. Zobacz, Gilbercie, na tym obrazku jest kotek. Już mi się nie chce rysować. Chciałbym się z kimś pobawić. Ruziu? Kajtuś szukał towarzystwa do zabawy, ale wiedział, że nie powinien budzić Różyczki. Kajtuś! Ś! Wiesz, że nie wolno jej budzić? Tato, nudzę się. Nie mam z kim się pobawić. Poczekaj, synku. Ruzia musi się wyspać. Później się pobawicie. Kajtuś nie chciał czekać. Chciał się z kimś pobawić teraz. Pobawisz się ze mną, Gilbercie? Kajtuś natychmiast wymyślił inną zabawę. Zaraz wracam. Kajtuś wiedział, że historyjka o psie raczej nie spodoba się Gilbertowi. Ale o myszkach na pewno chętnie posłucha i o ptaszkach też. Mam książeczkę i poczytam ci o dzielnej myszce, która nazywała się Mysia. Pewnego dnia Mysia miała koleżankę i ona nazywała się Musia. I pewnego dnia Mysia i Musia... Gilbercie, zobacz, jaka to słodka myszka. Gilbercie, patrz tutaj. Wiem, w co się pobawimy. Bardzo ładnie. Tatuś zabierze cię na spacerek. Uważaj, popraw tam w rogu. Ja i Gilbert bawimy się w dom. Ja jestem tatusiem. Słuchaj, czy Gilbert lubi ludzkie zabawy? Ludzkie zabawy? Ty na przykład nie lubisz bawić się jak maluszki. Bo już nie jesteś maluszkiem, prawda? Tak. No widzisz? A Gilbert jest kotem, nie człowiekiem. Dlatego on woli kocie zabawy. Wiesz, jak koty najbardziej lubią się bawić? Tak. Wolisz kocie zabawy, prawda, Gilbercie? Miau. Łap, kotku. Miau. Teraz dwa kotki bawią się razem. Miau. Brrr. O, jakie mamy dwa miłe kotki. Chodźcie, dzieci. Poczytam wam książkę. Kiedy Kajtuś miał zaledwie 3 latka, pierwszy raz pojechał nad morze. Dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś nad morzem. Rodzice Kajtusia postanowili wybrać się na wakacje. To była ich pierwsza wyprawa nad morze. Nad morze, nad morze, musimy zobaczyć morze. Kajtuś, Ruzia, słyszycie to? Co to jest? Tak właśnie szumi morze. Jesteśmy na miejscu. Kajtuś był bardzo przejęty. Nie mógł się doczekać, kiedy będzie na plaży. Tak, synku, ale słońce jest bardzo ostre. O! Dlatego posmaruję cię kremem z filtrem. Nie, to łaskocze! O! Pa, pa! Parasol, będziesz w cieniu.
Jaki ładny widok. Kto idzie ze mną do wody? Ja idę. Kajtuś jeszcze nie umiał pływać, a więc mocno trzymał tatę za rękę. Och, jaka zimna! O, trzeba się najpierw przyzwyczaić. Kajtuś zawsze lubił pikniki, ale piknik na plaży był najlepszy ze wszystkich. Na kanapce był piasek. Mamo, zobacz! Hej, to moja kanapka! Cześć! Kajtuś poszedł za tym dziwnym krabem, noszącym swój dom na grzbiecie. Aż dotarł do wody i zobaczył w niej pełno morskich zwierząt. Była tu rozgwiazda, konik morski i małże. Ała! Kto mi pomoże budować zamek z piasku? Ja chcę! A Tysio! Rusia, patrz! Najpierw tak, a potem tak. Mamo, tato, widzicie? Słońce zaszło. Pora do domu. Mój zamek. Trudno. Wrócimy jutro i zbudujesz sobie drugi zamek. Ale wrócimy tutaj jutro, pojutrze i pojutrze i pojutrze. Wersja polska GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.